Pytanie, co pan myśli o ruchu 11 listopada Mariana Kowalskiego i pastora CH? Przekroczą próg wyborczy? Ja tego bym nie nazwał ani religią, ani polityką, ja bym to nazwał zwykłym sekciarstwem. To są te wszystkie, ja nazywam ich, przepraszam za wyrażenie, gówniane telewizje, które porobiły się i które mówią, nie oglądajcie go już więcej, idźcie na telewizję, idź pod prąd, a ja mówię, idźcie w cholerę albo pójdźcie w szambie, tak się powinniście nazywać. Nie poważnie, no przecież zobaczymy, niech on zobaczy komentarze pod tymi sesjami. Nikt poważnie, poważnie nie traktuje. Myślę, że jeżeli nie jest to, nie są to jacyś kadrowi prowokatorzy na żołdzie czyimś, to są to ludzie nawiedzeni, czy raczej źle mówię, opętani. No. Paweł Chojecki to jest zwykły buntownik, to jest mąciciel, to jest sekciarz. No, on po prostu ludzi otumania. Każdy, kto nie jest twojego myśli, jest człowiekiem złym. Tak, myślę, że Marian Kowalski zgłupiał, to przykre, bo wydawało mi się, że jest takim typowym, pełnym zdrowego rozsądku polskim plebejuszem, do którego jakby zawsze stawiałem na takich ludzi. Żałuję, że po prostu zostawił Ruch Narodowy, odszedł z niego. Żałuję, że w tej chwili się z tym pastorem jakby tak sprzymierzył i że takie w sumie niezbyt mądre często rzeczy mówią. Niszczy Kościół Chrystusowi i sam twierdzi, że on w Lublinie stworzył wspólnotę, która jest darem od Chrystusa. Ubolewam nad tym, co się stało i co teraz Marian mówi. Wydaje mi się to, że gdzieś się po prostu trochę pogubił. Ci mówiłem, nie ze wszystkim muszę się zgadzać. Mamy punkty wspólne z działaczami prawicowymi. Ale czy to jest powód do tego, żebym kogoś nazywał jakąś... To jest w ogóle jakiś obłęd. Rusko-chińsko-watykańską agenturą. No ale niestety został opętany przez tego pana Chojeckiego jakoś kompletnie i no, często jest tak, że człowiek patrzy na coś i mówi, kurde, wołać psychiatrę czy księdza egzorcystę. No i to jest ten, ja myślę, że tu raczej jednak ksiądz egzorcysta byłby bardziej na miejscu. Jeżeli ktoś takie rzeczy mówi, to albo jest opętany, albo jest kompletnym idiotą, przepraszam. Co ja mogę powiedzieć? Jak się jutro jeszcze dowiem, że jestem agentem amerykańskim, niemieckim i rosyjskim łącznie, to się śmiałam na samochodzie.